Dzień dobry, witajcie panie, witajcie panowie. Witam was dzisiaj z Grzybowego Lasu. Mamy dzień 22 listopada, jest piąteczek. Ja już zacząłem weekend. Jestem po pracy. Postanowiłem przyjechać sprawdzić, czy uda mi się znaleźć jeszcze jakiegoś borowika. Może wpadną jakieś boczniaki. Zobaczymy, czy będzie płomienica zimowa. Ale bardzo... Może nie bardzo, ale liczę na to, że trafi się jakiś borowik jeszcze. Byłoby bardzo sympatycznie. A więc nie będę przedłużał i zachęcam was do oglądania. Może znajdziecie razem ze mną jakiegoś jeszcze borowiczka. Więc ruszamy. Udało mi się znaleźć jakiegoś grzyba, ale to będzie prawdopodobnie podgrzybek. Zaraz zobaczymy. Tak, zobaczcie, śnieg na kapeluszu, raczej jest zaczerwiony, a na pewno już lekko przygnity, ale nic, ruszamy dalej z poszukiwaniami, ale tu coś rośnie. Grzybki, ale nie zaczerwione na pewno. Widzicie te robale pod spodem? Nawet one uciekały, bo im zimno było. Więc ten grzyb niech sobie tu zostanie. A my, panowie i panie, ruszamy dalej na poszukiwanie. Zobaczcie. Dało mi się znaleźć podgrzybka opruszonego. Jeszcze wygląda całkiem dobrze. Szukamy dalej. Trafiły się też, zobaczcie, jakie fajne boczniaki. Ale cóż z nimi zrobić, jak są bardzo malutkie. Zobaczcie. Ale pięknie wyglądają. Idziemy dalej. Zobaczymy, co dalej w lesie się przed nami chowa. Buszuję tu sobie po tych kolbuckich krzaczorach. Normalnie nie chce mi się wierzyć, że w tym roku nie uda mi się znaleźć już żadnego borowika. W tamtym roku doświadczyłem tej przyjemności znalezienia nawet w późniejszym terminie niż teraz, a dzisiaj przecież dopiero 22 listopada, co mnie bardzo martwi, ale i tak będę szukał uporczywie, aż natrafię na tego owocnika. Tu znalazłem kolejnego suchogrzybka. Tu mamy prawdopodobnie gąska fioletowa. Fioletowa to ma kolor, ale jaka ona jest, nie pamiętam nazwy. Nie będę wymyślał. O, tu taki jeszcze w miarę cudny podgrzybek. W lesie dosyć chłodno, bo jest około 1 stopnia. Normalnie grzyby już raczej nie rosną, ale chciałoby się jeszcze znajdować. Mam wrażenie, że to jest takie wielkie uzależnienie, albo wraca do nas
nie, że może wraca, ale gdzieś sobie mamy taki instynkt zbieractwa z praludów. I dlatego może tak bardzo ciągniemy do tego lasu na poszukiwania różnych grzybków. Dobrze, jeszcze przejdę kilka swoich miejsc. Zobaczę, co uda się znaleźć. Ale liczę bardzo na jednego, chociaż borowika. Obym się nie przeliczył. Ale ostatecznie jeszcze zobaczę, czy coś w moich miejscówkach się ukrywa. Zobaczcie, jakiego tu fajnego znalazłem. Młodego podgrzybka opruszonego. Tego sobie na pewno zabiorę. Zmarznięty, ale młody. Zobaczcie, dotarłem do miejsca, w którym jest bielutko. Aż razi w oczy. A w Gdańsku nigdzie takiej powierzchni nie widać. Ale zobaczcie, co udało mi się znaleźć. Sama magia, moi drodzy. Sama magia. Widzicie? Jak on tu się ładnie nam osadził. Wygląda cudnie. A teraz go tutaj zabieramy. Oj, trzon urwałem. Jeszcze gałąź złamałem. Ale zobaczcie, jakie cudeńko. Normalnie bym się go tu nie spodziewał. A najlepsze są takie właśnie niespodziewane. Cud. Idziemy dalej. Zobaczcie, jaki tu jeszcze piękny sobie podgrzybek rośnie. Tam rośnie drugi. Ale ten już chyba jest w gorszej kondycji. No i nawet się ułamał. Ciekawe, czy trzon jest. Nie, trzon nie powinien być zaczerwiony. Zaraz sobie sprawdzę i telefon wyłączę. Patrzcie, jakie piękne grzybki. Kolorowe. A tu nie widać może tak bardzo, bo już powoli zmierzch zapada. Ja powoli będę kończył to dzisiejsze listopadowe grzybobranie. Chciałem was bardzo zaskoczyć i borowikami zauroczyć. I mam nadzieję, że się udało. Chociaż tylko jednego borowika znaleźć się udało. Mam ochotę na jeszcze jednego, ale to może jutro, koleżanko i kolego. A tymczasem podgrzybek opruszony, zmarznięty. Po krótkiej przechadzce się mocno ociepliło, więc warto przyjść do lasu i cieszyć się tą piękną chwilą. Gdy las spokojny, cichy, jest nawet w tak smutnym miesiącu wesoły. I chociaż grzybków dzisiaj tak mało, mam nadzieję, że oglądanie wieczorową porą mojego filmu się podobało.
Więc jak macie ochotę, podzielcie się subskrypcjami, lajkami i komentarzami. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, bo potrzebny jest czasami, żeby mieć informacje o dodanym filmie. Dobrze, pozdrawiam serdecznie, miłego weekendu życzę i do zobaczenia na następnej leśnej wyprawie w poszukiwaniu grzybów, z grzybami bądź bez grzybów. Cześć wam, do zobaczenia.